Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak sprawić, że nasz przycisk zmienia tekst, kiedy w niego kliknęliśmy. Jak coś takiego zrobić? Już Ci pokazuję. Dodajemy sobie przycisk, który będzie miał jakiś tekst. Ten tekst będziemy trzymali w custom state tego właśnie przycisku. Więc dodaję tutaj custom state, text, button, state of type. To jest oczywiście tekst, create, tworzy go sobie. Coś tutaj na dzień dobry mogę od razu wpisać, żeby było default. Jakąś wartość początkowa i tutaj w wyglądzie wykorzystujemy sobie właśnie ten nasz przycisk button i dajemy sobie tekst button. Ok, ten przycisk nazywa się teraz button A, więc jego po prostu wykorzystujemy. I jak klikniemy w nasz przycisk, to co możemy zrobić? Możemy tutaj zrobić set state of an element i w tym naszym przycisku ustawić w text button coś innego, cokolwiek chcemy, bla, 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 na przykład, ok? I możemy znowu zrobić jeszcze coś innego, mianowicie dodać sobie inny przycisk. Jak w niego klikniemy, to też w tamtym przycisku set state of an element możemy coś ustawić. Co ustawić? Możemy na przykład to wziąć z jakiegoś inputa, więc dodamy sobie tu jeszcze inputa i wykorzystujemy sobie edit workflow i tutaj ustawiamy w tym naszym custom state tego przycisku A text button to, co jest w tym naszym input A value. Ok, jeszcze na sam koniec ustawię tylko, żeby ten input A value był pełny i po takim ustawieniu reset relevant inputs, więc wymagam sobie, żeby ktoś coś nam tam ustawił, wpisał, a jednocześnie później usuwam ten nasz element. Default value, zobaczcie, tak się wyświetla. Klikam przycisk, ustawił się nam dokładnie ten tekst, który tam mieliśmy. Teraz klikam w drugi przycisk. No nie, nie mogę tego ustawić. Mi się świeci na czerwono input, że niestety, ale musisz coś tutaj wpisać. No co, wpiszmy coś, 1,1. Zobaczcie, zmienia mi się tekst. Znowu, jeszcze raz, 2,2. Klikam sobie tutaj na ten przycisk, znowu mi przewraca. 4,4. Widzicie, tak mogę bardzo łatwo za pomocą custom state'a zmieniać sobie tekst w naszym przycisku. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!